Ja nie mogę narzekać. My rozumiemy się dobrze. Ja uwielbiam takie sarkastyczne poczucie humoru Kuby. Podoba mi się to, że on docina od czasu do czasu. Ja naprawdę między Kubą i Czesławem czułam się dobrze, bo jakoś tak skleiliśmy się chyba dobrze i taki typ żartu, jaki ma Kuba, bardzo mi odpowiada. W związku z czym czekam na więcej spotkań i zawodowych, i niezawodowych, bo no, to jest tak, że nasz mózg pracuje lepiej, kiedy otaczamy się ludźmi, którzy dają różne bodźce temu mózgowi, żeby pracował. A Kuba jest taką osobą, która po prostu pobudza mózgi. Jeszcze na koniec, ostatnie pytanie. Powiedziała pani, że lubi żarty Kuby Wojewódzkiego, ale ostatnio było bardzo głośno o jego audycji z Michałem Figurskim i czy nie uważa pani, że wtedy granice dobrego smaku zostały przekroczone? Ja powiem szczerze, że nawet nie odsłuchałam tego, co tam się wydarzyło. W związku z czym nawet nie ma co komentować, dlatego że nie wiem dokładnie, co było powiedziane. A nigdy nie komentuję rzeczy, których sama nie usłyszałam albo nie zobaczyłam, bo tak naprawdę mogłam się opierać tylko na tym, co ktoś powiedział albo jaki miał stosunek do tego. Także mogę tylko powiedzieć kropka albo przecinek albo nie wiem, znak zapytania.